Cześć. Testuję właśnie nagrywanie materiału. Nagrywam materiał, co prawda, przed snem, także to nie jest jakoś szczególnie wielka treść, nie wiadomo co jeszcze. Natomiast testuję pewną rzecz. Mianowicie chcę się upewnić, że materiał, który jest nagrany, nawet po wrzuceniu takiego klipu pełnego, w storkach na Instagramie są pocięte w niewłaściwy sposób i pourywane. Muszę się upewnić, muszę to sprawdzić, bo nie daje mi to spokoju, cały czas mnie męczy, a skoro mnie to męczy, to może kogoś też i może to będzie właśnie odpowiedź taka, żeby się dowiedzieć, jak to działa, bo zauważyłem, że jak niezależnie zresztą, czy to się wrzuci taki jeden plik, jak ja teraz sobie tutaj nagrywam, czy też na storce, jak się wrzuca plik. W sensie, jak nagrywasz storkę tak przez Instagrama, no to później to wychodzi tak pocięte strasznie, więc sprawdzam. No, nie wiem, może to jest jakiś taki mój wymysł, może coś, co nie istnieje. W każdym razie kończę nagrywanie. My się będziemy widzieć i czytać na blogu i na YouTubie i na Facebooku. Zresztą też wrzucam materiały, także luz. Niebawem wrzucę coś nowego, coś fajnego, coś dobrego, coś kasowego, bo będzie można zarobić fajne pieniądze. Także co? Tyle ode mnie. Trzymaj się. Cześć. Nie pomacham, bo trzymam telefon i w tej pozycji akurat mam dobre światło w tym ciemnym pokoju. Także pa. Cześć. Testuję właśnie nagrywanie materiału. Nagrywam materiał, co prawda, przed snem, także to nie jest jakoś szczególnie wielka treść, nie wiadomo co jeszcze. Natomiast testuję pewną rzecz. Mianowicie chcę się upewnić, że materiał, który jest nagrany, nawet po wrzuceniu takiego klipu pełnego, w storkach na Instagramie są pocięte w niewłaściwy sposób i pourywane. Muszę się upewnić, muszę to sprawdzić, bo nie daje mi to spokoju, cały czas mnie męczy, a skoro mnie to męczy, to może kogoś też i może to będzie właśnie odpowiedź taka, żeby się dowiedzieć, jak to działa, bo zauważyłem, że jak niezależnie zresztą, czy to się wrzuci taki jeden plik, jak ja teraz sobie tutaj nagrywam, czy też na storce, jak się wrzuca